Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w rozdziale 5 gry Warcraft 3. Kontynuujmy, nie przedłużajmy sztucznie. W ogóle dorobiłem się nowego picia, już nie piję tylko wody z butelki, tylko coś gazowane i coś cytrynowe. Pycha. No, co tym razem? Tym razem będzie obrona miasta, jeśli dobrze pamiętam. No właśnie. W okolicy potężna armia nieumarłych. Atakują nasze wioski. Ojej, co teraz? Teraz zmierzają w naszą stronę. A niech to. Jaina, ja zostaję bronić wioski. Ty pędź do Lorda Utera. Powiedz mu, co się stało. Ale... Ruszaj. Liczy się każda sekunda. Tak, idź z buta. Użyj konia lepiej. A, no to możesz się od razu do Lorda Utera przeteleportować, za kobitko. Ale nie, no po co? Zaczekaj. Co było w tych skrzyniach? Ziarno z Anderhalu. Tylko ziarno z Anderhalu. Nie ma powodu do obaw, panie. Wieśniacy już dostali swoje przydziały. O nie. O nie. Zaraza wcale nie ma zabić moich poddanych, ale przemienić ich w nieumarłych. Brońcie się! No właśnie. A, to są bajery Jane. Okej, okay, ma to sens. Światłość jest moją siłą. No, okej. Okay. Jakieś niebezpieczeństwo? Porobieni. Mądry plan. Oczywiście. Są trzy wejścia i trzeba przetrwać 30 minut, więc... Jak widzicie, to będzie długa misja, ale nie szkodzi. Nie trzeba. Aby już pójdziemy na górę, bo górą pojadą siutki takie. I trzeba będzie ich mądry plan za chwilę zaatakować. Tu jeszcze jednego ci tylko puścimy chyba, chociaż w sumie to już mamy chyba komplet, tak patrzę. No. To trzech dziadków pójdzie do drewna. Światłość jest. A reszta tutaj? Jak najbardziej. I trzeba iść na szlak główny. Oczywiście. Na honor. Znaczy nie trzeba, ale ja chcę zatrzymać tą karawanę śmiechu. Karuzelę śmiechu. Karawany śmierci, przepraszam. Bardzo się pomyliłem. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. No dobrze. Już można dwóch, myślę, wyszkolić tych typków. Gotów do pracy. Dobra. Póki co chyba wystarczy. Póki co jest okej. Okay. Ty może zbuduj więcej farm. No i licząc. 6, 12, 18, 24, 32. I 32 da mi teraz 80, więc jeszcze tyle. Książę! Nadeszła armia nieumarłych! Utrzymać pozycję! Jesteśmy wybrańcami światłości! Nie ugniemy. Ojej, ale wy sobie nie poradzicie tam, siutki. Trzeba wam pomóc. No, będzie problem. Tak, panie. Rozumiem. Twój rozkaz. No. Tak, panie. O co chodzi? Mamy mały problem tutaj, ale... Spoko. To ja już pójdę. Tak, panie. Może by się jednak podleczył to do końca. Tak, panie. Światłość jest mą siłą. Myślę, że tak będzie lepiej chyba. Służę światłości. Dobra. Mądry plan. Co by teraz zrobić? Wasz tutaj jest teraz tylu, ale zrobimy sobie armię jedną pełną. Walnę to pod kontrol 4. Atakują nas z tej strony teraz. Spoko, idziemy. Znaczy ja idę. Wy patrzycie, jak ja gram. O co chodzi? B i ty będziesz mógł zrobić za chwilę kuźnię, jak skończysz tam. O nie, kuźnia jest. To będziesz mógł zrobić tajemny sanktuarium jednak. I tyle mi wystarczy. I w kuźni standardowo sobie opracujmy te bajery wszystkie. Dobra, i was mamy komplet, więc komplet będzie szedł tutaj. A tędy. A reszta, która będzie się robiła na bieżąco. Aha, potrzeba więcej złota. Mało. Mało macie.
to was robią nie tak. Nie trzeba mi się kłaniać. Halo, czemu ziutki pod czwórką jest was tak mało? Mądry aha, plan, już wiem. Jakieś niebezpieczeństwo? Jeszcze raz, Control 4. Oczywiście. Na dobra. Honor. Oczywiście. Teraz będzie spoko. Gotów do akcji. Gotów do akcji. Skończone. Good. Nie trzeba mi się kłaniać. Ziutki pod czwórką są tutaj, więc... A tu jest w ogóle... A, kopalnia. Jak nawet najbardziej. Mądry plan. Badania zakończone. Oni zaraz będą tędy szli. Znaczy tak mi się wydaje, tak? Oczywiście. Kojarzę coś. Będą sobie ręki uciąć, ale... Tak mi się wydaje. Wstrzymam się jeszcze, bo tu za chwilę będzie... A ja odnoszę wrażenie, że to chyba jest jeden za mało. Skończone. Dobra, zrobimy tak, że jednak pójdziesz tutaj. Jeden jeszcze. Powiedz tylko słowo. Lecimy im pomóc. Ziutką. I zróbcie jeszcze jednego tego ziutka. Oj, Boże, na razie nie róbcie jednak. Z logicznych przyczyn, tak myślę. No nie no, teraz tam się pchają te... Skończone. Spoko, i tak trzeba, i tak trzeba. Dobra, ci się go wybronili, spoko. Zaraz klikniemy to. I powinno być dobrze, tak? Potrzeba więcej złota. To, przepraszam, to. Tak myślę. Nie ma co to atakować, bo tam są dalej bazy wrogów. Znaczy, gdybym je teraz zaatakował, to potem te ataki są mniejsze. Są chyba trzy kolory. Fioletowi, zieloni i... Pomarańczowi? Nie jestem pewien, ale w każdym razie są. Jest trzech wrogów jakby, nie? W ten sposób to wygląda. Co? Dobra. To już ładnie wszystko zbudowane. Warsztat. No to myślę, gościu, że następną rzeczą, którą tak, możesz zbudować. Będzie warsztat po prostu. Powiedz tylko słowo. Więcej pracy. Ale jednak mógłbyś skończyć najpierw tak, to. Panie. Tak szczerze, nie? Co? Dobra. Warsztat trzaśniemy sobie tutaj i potem tutaj, tutaj pójdziesz, podleczysz, tutaj, a na końcu tutaj i wrócisz wykonywać swoje zakichane obowiązki. Teraz robię, czemu nic nie kupuję, nie badam i w ogóle, znaczy badam, ale nic więcej nie robię, bo póki jeszcze pieniążki zarabiam jakieś normalne, chcę to sobie zostawić. Tak myślę, że będzie spoko wtedy. Drewna i tak już mam sporo. Tam mógłbym sobie zrobić drugą bazę. Oj, pod koniec będzie hardcore, nie? Jak u teraz już, znaczy ostatni, nie wiem, 10 minut chyba. To już jest hardcore. O co chodzi? Naprawdę hardcore, taki kozacki hardcore, że ja pierdzielę, że pa, wymięka jednak, nie? Dobra, ale wszystko co mogę to ja sobie wybadam od razu. I myślę, że dobrze będzie postawić jeszcze jedne koszary. Żeby szybciej... Rozumiem. Bo to, ale to już nie ty, chłopie. Tak, panie. Bo ty miałeś iść naprawiać, nie? O nie, to już są naprawione, więc... Rób to. Pyk. Rozumiem. Pyk. To ja już pójdę. Pyk. I palącą się. Dobra. Tak, to tak, tutaj. I ty, chłopie, który się nudzisz... Możesz zbudować to tu ja już i wtedy wrócić. Zakończone. Dobra, damy wam długie lufy. One chyba dają plus 2 do zasięgu, tak? Po prostu zwiększa zasięg. No ale to chyba daje plus 2, tak mi się wydaje mocno. Dobrze. I chyba już powoli jest ten moment, w którym to nie ma co patrzeć na koszta. No, nie ma co patrzeć na koszta. O, widzicie, fioletowi już atakują, tak jak mówiłem. Pyk. I to też będzie trafiać tutaj. No więc tutaj dwóch ziutków pójdzie. I tu jeszcze zrobimy tego ziutka. Czegoś trzeba? O, ten jest uderzony tutaj, o jest. Tak, panie, powiedz tylko słowo. Oczywiście. Uciekaj, żebyś nie padł. Jasne. Książę Artasie. Widzieliśmy karawanę przewożącą duży ładunek zarażonego pana. Karawana idzie z dołu. Trzeba ją zatrzymać, zanim dotrze do dalej położonych wiosek.
No dobrze, nie ma to sensu. Skończy, no, bo nie ma. Dobrze. Dobrze. Potrzeba więcej złota. Więc chyba jakoś musimy iść jednak w tę stronę. Mądry plan. Dodatkowe zadanie, no dobrze, no ale... Mądry plan. Myślałem, że ona idzie stąd i do lewej. Więc no jednak musimy iść tędy. Ta karawana będzie się powoli przesuwać, ona... Jak tam kilka katapult widzieliście. Na honor. Więc co tam szał nie robi. Co? Ty tam... To ja już pójdę. Na prawej. Aha, widzisz, tak padł? O co chodzi? Tak, no i cóż, padł. To ja już pójdę. Na co drążyć tam? Tak, panie. Potrzebna jest moja pomoc. Sprawiedliwości. Bo, panowie z czwórki jednak idźcie. Ej, halo, gdzie to jest przejście dalej? Jak tu dołem, o mój Boże. Ktoś jest ranny? Myślę, że ostatni leczący się nada. Tutaj jeszcze ten. A jak tą karawanę zatrzymamy, to musisz trzymać wszystkie jednostki w bazie, więc spoko. Ale póki nie... Póki nie... Trzeba tą karawanę zatrzymać. Oczywiście. I utrzymać się jeszcze 20 minut. Kurde, to będzie długi odcinek. Jak najbardziej. Spoko. Nie będę go dzielił. Mówiłem, jedna misja, jeden odcinek. Więc nie będę cudował. Oczywiście. Dobrze. Na honor. O, tu jest czadostwo zdrowe. Dobra, zniszczmy sobie ich. Muszę wziąć też poprawkę na to, że oni też są leczeni. Przez to samo, co leczy mnie. Ale nie zdążą się tyle wyleczyć, jak ja ich tu atakuję. Dobrze. 6 źródłów leczących. I... Zróbmy to w ten sposób. Jakieś niebezpieczeństwo? Dobra, co tutaj masz? To... To nie wiem, manę spokój wodę. O, rękawice siły ogra, to jest spoko, bo zwiększa mi siłę, przez co zwiększa mi też zadawane obrażenia. Na honor. Karawana gdzieś tu powinna być. Co ci to? Dobra, ty tu jednak wróciłeś, żeby naprawiać. Ale chłopie... Ale nie, ale musisz jednak wrócić się. Na honor. Tutaj się coś złego dzieje. Gdzie jest ta karawana? Na honor. Ona w prawo pojechała? Nadchodzi mi się wydaje. Za mojego ojca. No, no bo skoro była tutaj, jej tutaj już nie ma. Bo widać, że już przejechała tędy. To musiała pojechać w prawo ta karawana. Więc w poszukiwaniu zaginionej karawany. No, oczywiście. Możliwe całkiem, że tu pojechało. Na honor. Jak najbardziej. Na honor. Lol, nie ma. Ej, halo. Na honor. Oczywiście. Jak najbardziej. Przecież to jest niemożliwe, żebym mądry się minął plan z nimi. Jak najbardziej. Co oni tu gdzieś jeszcze niszczą na dole? Holender. No bo innych dróg tutaj nie ma, tak? Jak sobie tak patrzę. Słucham, przyjacielu. No, słucham, słucham. Nie mów, słucham, bo cię... Albo nieważne. Dobra, to mi to tyle. Jakieś niebezpieczeństwo? Książę Artasie, idźmy na dół. Karawana zaraziła. Tam jest karawana. Wioskę. Co mamy robić? Nadchodzi sprawiedliwość. Na honor. Tutaj są, więc trzeba ich dojechać teraz. Minąłem się z nimi. Po prostu się z nimi musiałem minąć. Bo oni chyba nie znikają tak o. Nadchodzi sprawiedliwość. A może jednak znikają? No nie, nie znikają, bez kitu. Szybciej, bracia. Jeśli odbiorą nam ziarno, nasz pan każe nas obedrzeć ze skóry. W imię króla, mojego ojca. O, kilku środków możemy zginąć. Przytrzypane. Za mojego ojca, króla. Jak najbardziej. Ale najważniejsze jest, żeby to jakoś przetrwać. O Jezus, kapłan, nie padaj. O, no i pot. Jak najbardziej. Poczuj mój gniew. Dobra, zadanie będzie zrobione. Medalion odwagi, co on daje? Siła i inteligencja, 4 punkty, spoko. Oczywiście. Jakieś niebezpieczeństwo? No nie będę używał tego ulta. Oczywiście. Bo tak.
Tu niech wrócą. Ile jest tków leczących? Trzech. Myślę, że jeszcze za dwóch da radę. Tak i tak, i bo idę na 70, tak. Tak, więc spoko. Więc ci nie idą sobie, żebyście się nie żalili po drodze. Upo. Czegoś trzeba? Mówię, no teraz te ataki są coraz bardziej hardkorowe. Potrzebna jest moja pomoc. Przybyłem od jakieś niebezpieczeństwo? Czwórka już idzie moja, znaczy tych co miałem pod czwórką idą. Więc spoko. Jak najbardziej. Na honor. I myślę, że jeszcze będzie spoko. Mam taką nadzieję przynajmniej. Ci tu na bieżąco się leżą, więc spoko. Tutaj mamy, mamy i mamy. Te bajery, ci panowie tutaj robią to co muszą. Chociaż całą czwórką mogłem pójść tam się podleczyć, no ale trudno. Czy one miały jakiś zwój, który leczył całość? No nie, nie miała. Ale Artas jest przekazacki teraz. Oczywiście. Ktoś jest ranny? Wy Artasa możecie kojarzyć, jeśli gracie z Chodca, jako już słucham, takiego troszkę, nie wiem, zgniłego XD. Potrzebna jest moja pomoc. Dobra, do ataku, panowie. Służę i panie. Póki co widzieliśmy, tylko trzy atakowały nas, nie? Takie jakby armię. Potrzebna jest, nie trzeba mi się kłaniać. Dobrze. Twój rozkaz? Jasne! Mamy żarcie. Ktoś jest ranny? Ora, pięciu kaponów, myślę, że to spokojnie wystarczy, co? Służę światłości. Ci już tutaj leczą ostro. Co? Co duże koszta? Aha, bo raz kliknąłem to... No dobra. A już nie będą duże koszta. Już trudno. Nie, tak muszę mieć coś do tej obrony. No nie? Tak, przetrwaj 30 minut, po prostu muszę przetrwać 30 minut. Światłość jest moją siłą. Słucham, przyjaciele. Dobrze. I wiecie co? Ja wiem, że ta seria troszkę potrwa, ale rodzi mi się w głowie jeszcze jeden plan. Ktoś jest ranny. Żeby StarCrafta później nagrać po Warcraftcie, bo StarCraft też jest fajną grą, a też tak myślałem ostatnio sobie, że już zapomniałem, jak wyglądała cała fabuła, w sensie jak kampania Zergów, czyli Heart of the Swarm. Dokładniej. Służę światłości. Zapomniałem po prostu. Jak to tam wygląda. Chciałbym sobie to też przypomnieć, a mówię, no w ten sposób mogę to zrobić całkiem spoko. Dobrze, jeszcze chwilkę i będziemy mieli... Oła, ale mi strzela kręgosłup. Będziemy mieli komplet z żywności na maksa, więc już nic nie wyprodukuję sobie. Jeszcze mamy trzech, dobra, spoko. Potrzeba więcej złota. Oj, za szybko, teraz. Nie trzeba. A taką mam tutaj z tej strony. Na końcu będzie kozacko, bo już z każdej strony będą atakować. Jakieś niebezpieczeństwo? A, jednostki organiczne, ale już padnie. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Tak, panie. Dobrze, wy tutaj ładnie światłość jest robicie co musicie. Potrzebna jest moja pomoc. Powiedz tylko słowo. O ole army, nie? Indie army now. Te pieśnie dają mi pancerz, to mi daje siłę oraz inteligencję. Więc spoko. A inteligencja daje mi też szybko większą jakby regenerację many, nie? No właśnie, i zwiększa manę. Inteligencja. Więc spoko. Są całkiem dobre itemy. One mi boostują dość ostro. Służę światłości. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Te pierścienie nie są aż takie dobre. Wolałbym po ataku albo rękawice siły ogra. Ale przeżyję ten pancerz, bo pancerz bohaterski i tak już jest dość mocny. Czego ci trzeba? No właśnie. Słucham, przyjacielu. Ktoś jest tam. Już było słuchać jak chodzą. Światłość jest mocna. Dobra, ja myślę, że... Ja myślę, że pora rozdzielić już ich sobie. Powoli. Potrzebna jest moja pomoc. Co ci to? Rozkaz?
sprawiedliwości niech się stanie zadość. Czego ci trzeba? Wszyscy. Nie trzeba mi się kłaniać. Maciuś, jak ja się tym zajmę. Dobrze. Twój rozkaz? O, ten tak tu gdzieś poszedł. Ktoś jest ranny? Tak, panie. Dobra, po trzech. Czego ci trzeba? Ja się tym zajmę. Tak, panie. Nagijemy sobie po czterech. Tak, po trzech, fu. Co ci dolega? Tutaj dwóch. Ktoś jest ranny? Już się robi. Tutaj też dwóch. Rozdzielę tak wie się na Janusza, nie? Potrzebna jest twoja pomoc. Dobra. Twój rozkaz? Teraz tak. Sześciu tu. Czego ci trzeba? Siedmiu tu, tak. Jakieś niebezpieczeństwo? Kilku tutaj. Tak, panie. Nie no, skoro bohater jest z nami tutaj, to może być tak, w ten sposób. Tak? Dobrze mówię? No. Z bohaterem może być jeszcze jeden mniej. Stanie zadość. Twój rozkaz? Oczywiście. Powinno być spoko. Potrzebna jest a, tu już mamy całą armię, więc spoko. Czego ci trzeba, panie? Ty nie musisz tutaj iść jednak. Tak, panie. Tutaj. Słucham, przyjaciel. Powiedz tylko słowo. Tutaj też jest spoko. Tak, panie. Dobra, no to was walimy pod kontrol. Przybyłem 4. Jednak. Słucham, przyjaciel. Was pod kontrol 5. Tam widzę, że was atakują. Nasze oddziały. Tak, panie. Jestem twoim strzelcem. To się skramy. Tak, panie. Do ataku! No i padli. I was zwolnimy sobie pod kontrol. Jak najbardziej. 6. Zostało 10 minut do przybycia utera, ja wiem. Słucham, przyjaciel. Widzę. Jak sobie życzę. Ktoś jest ranny? Nie wiem, czy tak jest lepiej rozdzielić armię, czy... Zawsze mogę resztą dojść, nie? Bo mamy pod czwórką, pod piątką. No wy jesteście tutaj dość obici, więc... Myślę, że jednak tutaj. Dobra, super. Co ci dolega? Potrzebna jest moja pomoc. Dobra, 3, tutaj środek, 4, dobra, piątkę idą. Mądry plan. Oczywiście. Teraz już nie będę atakować tak easy. Mądry plan. Dobra. Ale muszę wam powiedzieć, że później jak Arthas będzie po tej gorszej stronie, będzie bardziej zbuffowany, tak na moje. Dobra, co ja robię? Przecież najpierw powinniśmy zniszczyć ich. Jak najbardziej. Bo oni tylko respią więcej tych gnojków. W imię króla, mojego ojca. Oczywiście. Nadchodzi sprawiedliwość. Dobra, porobienie. Mądry plan. No, oczywiście. Hits. Jak najbardziej. Dobra. Dobrze, super. Oczywiście. Bo później Arthas ktoś jest będzie ranny? Mógł. Słucham, przyjacielu. Ktoś jest ranny? Słucham, o, tak. Przyjacielu. Dobrze. Później Arthas będzie mógł buffować. Lepiej i światłość z ulta będzie robił więcej, będzie robił dobrze XD. Słucham, co ci dolega? Nie trzeba mi się kłaniać. A, co jest? Szóstka to jest dół, okej. Okay. Pićku mi się kończy. Moja gazowana cytrynowa rozkosz po prostu kończy się. Cię teraz przeatakują? Służę światłości. Co ci dolega? Ktoś jest ranny? Światłość jest mą siłą. No. Później tak pewnie wszystko wycofam do tyłu. Piesek tupa, piesek mi tu tupa. Jojku. Możecie słyszeć jak mlask. Tutaj. Tego najpierw. Potem tego, żeby mi nie zniszczył kaponów. Dobrze, super. Oczuj mą złość, krzyczy. Już się robi. Jestem twoim sługą. Jak sobie życzysz. Już się robi. Dobrze, ustawcie się ładnie.
Czego ci trzeba? Tak, jakimś panie. Tam zwartym szeregu. Słucham, przyjaciel dolega. Służę światłości. Ta wieża to jest po prostu mistrzostwo. Tu zróbmy tego ziutka, niech jeszcze będzie. Nie może. Słucham, mając tyle pieniążków. Teraz to jest nudne, mógłbym w sumie ich zaatakować, ale ja atakując ich wystawiam się na atak od nich, nie? Więc atakuję jedną bazę, co z tego, jak są dwie albo trzy inne jeszcze. Ale chyba są dwie bazy. Pomarańczowe to właśnie były. Pomarańczowe to były tylko te. W imię króla. Ojej, tu atak idzie ostry. Poczuj mój gniew. Nadchodzi sprawiedliwość. W imię króla, mojego ojca. Muszę to zrobić w ten sposób, bo ci nekromanci właśnie będą wskrzeszać, ale tak nie chcę. Na honor. Oczywiście. Boim jednak tych. Ojej, jest mą siłą. Padł. Któryś padł od nas tutaj. Ale i tak spoko, bo padł tylko jeden. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Dobra. Nic cię już nie uratuje. No i tylko jedno bogactwo to szybko padnie. Króla, mojego ojca. I uter za 5 minut, więc spoko. Oczywiście. Możecie słyszeć dalsze tupanie. Tup, 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 tup. To jest tup, tup. Szakur? Nie no, z całym szacunkiem do Tupaka, żeby nie było. Mój piesek ma na imię Rico, tak by the way, gdyby kogoś cię interesowało. Rico Kaboom. Nie do tego, że wybucha, a chociaż w sumie. Po prostu Rico, tak fajnie. No i Coco, to jest mój drugi piesek na dworze. Rico, Coco, takie proste i fajne nazwy. Jakieś niebezpieczeństwo? No, i leży. Ja to nazywam pies zdech, bo leży tak jakby umór. Przyjacielu, nie trzeba mi się kłaniać. Nie trzeba mi się kłaniać. No, szczególnie kiedy będziesz... niebezpieczeństwo? A, dobra. Szkoda szczępić ryja. Niech się stanie zadość. Co ci dolega? Widzicie, ja sobie teraz przełączam tę armię. Te mam identyczne. Tą i tą jest identyczna. I ta w sumie byłaby też, gdyby wypadał już od dwóch piechurów. O, środek. Dobra. Służę światłości. Narod światła, błoń. Dobra. Trzeba jeszcze to zniszczyć, bo to dziadostwo też dość mocno karze. Oczywiście. Potrzebna jest ranny. Powiedz tylko słowo. Co ci dolega? Słucham, przyjaciele. Chyba nie padnie, co? Tak patrzę, no żeby nie umarli, bo to szkoda. Dobra. Poradziłem sobie dość fajnie. Kończy się złoto w naszej kopalni. To jest to, co też mówiłem już nie wiem, kilka odcinków temu, że złoto w kopalni nie jest nieograniczone. Jak widzicie, oni biorą 10 złota, tak? Nie? Widzicie to? A donoszą 4. To jest właśnie przez to, że to są te duże koszta. Biorą normalną ilość, a oddają mniej. No to jest taki element, że to jednak utrzymanie armii już coś kosztuje. To już nie jest takie nic. Nie trzeba mi się kłaniać. Dobra, tu się te ziutki leczą. Ktoś jest ranny? Czego ci trzeba? Potrzebna jest. Mi się zaraz mana skończy pewnie. A nie, nie skończyła się mana tak szybko. Dobra, i zostanie ostatnia minuta, to nie wiem, czy się cofniemy. W sumie nie, to i tak już jest wygrane, bo nawet gdyby coś przyszli, to ja przez 3 minuty spokojnie jestem w stanie się obronić. Nawet z 25 różnych stron. Poza tym nie przesadzajmy, to jest poziom normalny. A to, że ja w wieku, nie wiem, czekajcie, w 2004-2005 roku tą grę miałem, to jest 11-12 lat temu, tak? To jako 8-9-latek, no to dla mnie nawet poziom normalny był trudny. Bo nie myślałem o tym, że jak na przykład ten oberwał, to trzeba go do tyłu na chwilę wycofać. Chwilę się podleczy i go cofnąć. Wtedy, nie, wtedy tak wszystko na pałę szło. Ja pamiętam, tu budowałem pełno wieżyczek, to też było chore, bo... Wieżyczki sobie stały, a katapulty je niszczyły, ale ja zadowolony, że mam wieżyczki. Sorry, że macham ekranem. Więc mówię, no, postrzegam tą grę, granie w tą grę przez pryzmat jako 12-latek. A to nie jest mądre, no bo, no sorry, co 12-latek może ogarnąć w grze strategicznej? Tak szczerze, nie? No nic, no ja do teraz nie ogarniam życia, no ale trudno. Potrzebna jest twoja pomoc? Słucham, przyjaciół. Masz już jakiś cel? Tak, panie. Jestem twoim strzelcem. Jakieś niebezpieczeństwo? W ogóle od tamtego czasu, od 2004 czy 2005 roku, no już nie wiem kiedy to
kupowałem tą grę, to od tamtego czasu byłem i jestem wielkim fanem Blizzarda. Po prostu każdą grę musiałem mieć, no i mam wszystkie części Diablo, wszystkie Warcrafty, ale uważam, że trójka się najlepiej nagrywa i tak samo Starcrafta drugiego. Po prostu. Diablo, wszystkie Diablo były fajne. Trójka to jest po prostu kolejna piękna część. WoW, to jest chyba jedyna gra, której nie mam, tylko 20 level wbiłem. Po prostu nie chce mi się płacić abonamentu, nie podoba mi się to zbytnio. Czemu wy mnie nie atakujecie? Overwatcha mam, fajna gierka. Polecam. Ja ziutek umarł. Pomóżcie im to. No tu nas ostro porobili. O co chodzi? Co? Co macie robić? Nie wiem, drewno noście. Dobra, ci już pomagają. 30 sekund. Nie no, to już jest wygrane. Trochę tam strat będę miał. Zastępy wroga są niezliczone. Ej, już to tylko. O, widzisz jakiś Kalis Wrightsen. I cofajcie się do środka. Dobra, wszystkie zastępy niech się tu wycofają. Jakieś niebezpieczeństwo? Dobra, nas jest więcej. Easy. Aha, jeszcze nikt nie padł. I skruszamy. Boom. Koniec! Wygraliśmy! Znaczy ja wygrałem, bez kitu. Ale, no, nie wiem, u mnie było mniej we wiosce, to... nie wiem. Coś dużo tutaj przyszło, ziutków. Niech światło doda mi sił. Za Lordem! Za króla! O, pyszny napój. A i przyjechali i wygrali. Jeszcze nie czas świętować. Losy bitwy wciąż nie są rozstrzygnięte. No nie, wcale i tak wygraliście. Kilka godzin później. Zdumiewające, że udało ci się tak długo utrzymać, chłopcze. Gdybym nie przybył na czas. Słuchaj, Uderze, robiłem co mogłem. Gdybym miał legion doborowej jazdy, to. Nie czas unosić się dumą. Ta bitwa to dopiero początek. Szeregi nieumarłych rosną z każdym naszym wojownikiem, który zginie w bitwie. Trzeba uderzyć w ich przywódcę. Jeśli będzie trzeba, udam się do Stratholm i zabiję Melganisa. Malganisa, a nie Mel. Mela to ty możesz... A, dobra. Mel to była w tym, pustyni w puszczy. Więc jedź ze mną, Uderze, bo ja ruszam do Stratholm z tobą czy bez ciebie. No to się chłopak zbuntował. Dobrze, no to dziękuję, że byliście ze mną tak długo. Czemu to nie ma pomarańczowych? Halo, pomarańczowi też byli. Krótko, ale byli. To dobrze, w każdym razie dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. I co? I do zobaczenia już w następnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.